Pierwsze pytanie, bo Manae, no kazes Manae z podcastu Patryka, nie? z Traitorsów. No ona na przykład mówiła, że Karol ma zajebisty nos, nie? Co o tym myślisz? <śmiech> <śmiech> serio tak powiedziała? I stwierdziliśmy, że jak mnie jakieś energy drinki, to tam będzie logo, będzie Karola Nos, nie? <laughs> Mogliście nakleić po prostu słomkę i z jego nosem. No, Albo takie, że jak są stówki w kartonikach, to w kształcie nosa. Majda, słuchaj, chciałabyś złamać taki nos? <śmiech> <śmiech> tak idealny nos? <laughs> A propos nosa, to jak wchodziłam do mojej pierwszej walki, to trener powiedział, no zobacz twoja przeciwniczka ma duży nos, celuj w nos. Wszystko okej. Okay. Masz jakieś hobby? Z... Oprócz w ogóle bicia się? Bierki pod wodą. Spoko, <noise> też lubię, to też, tak też lubię. Typowe, typowe hobby. <noise> Chciałbym poczuć jak taką mukę od ciebie. Zobaczyć, czy naprawdę dziewczyny mają tyle siły. Nigdy Spier... nie miałem Ty okazji, stary. <noise> stary, Ale jestem ciekaw na serio. Zrobimy to na wizji specjalnej dla naszych. <noise> Dobaj, to jak się tam zejdzie, Dobra. to wyżej mięś. Żeby mi się Dobra. żaden tatuaż jak się nie odkleił. trochę wyżej zejdzie, też Dobra. się nigdzie stanie. Wyświetlenie to lepsze, nie? A teraz... Jeśli nie MMA, to co? Jeśli nie miałabyś się bić, to jaki sport? Bo wspomniałaś nam poza kamerami, że jesteś dość mocno multisportowa. Jeśli nie MMA, to będzie jiu-jitsu brazylijskie w chwili obecnej. Jak wcześniej trenowałam... Ale ogólnie, bez bicia. Sport bez bicia. Nie mogę się bić? No to bez nie. sensu. <laughs> Dziemanko, z tej strony Magda Giec. Witam w podcaście Szybcy i Wściekli. No niestety, dzisiaj panowie się troszeczkę przestraszyli y, zaczęciem y, imprezy. To ja dzisiaj z Was zapraszam na podcast y, w sumie, y, ze mną czy z wami? Czyli jak bo, bo, trochę się jak boimy. Bo, my się dostosujemy. Może być Twój podcast. Nie, I no to dobra, nie jest no, to podcastem ze mną. dobra, to Zapraszamy. No. Wiecie, panowie, co i najlepsze za... jest to, że to wcale nie jest żart. Trochę się boimy Magdy. A tak serio, witamy Was w kolejnym odcinku. Z nami niesamowity gość, dziewczyna, która walczy w MMA, która robi to bardzo, bardzo dobrze. Dlatego trochę się musimy odsunąć. No tym i co tym bardziej, że ma chłopaka Mieli... Tak, mieliśmy ostatnio tutaj Adriana, który jest super osobą, więc stwierdziliśmy, że fajnie by było teraz zobaczyć drugą damską stronę tej sceny i mam nadzieję, że Wam wszystko się spodoba dzisiaj. Magda, to może ja zacznę od najważniejszego pytania. Bo Adrianowi też je zadałem, bo no, jesteś fajterką, potrafisz uderzyć. Ile muszę wyłożyć kasy na stół, żebyś sprała mojego brata? Nie no, to już dogadaliśmy, że za darmo to zrobię. Ja dzisiaj kończę 15 minut, wcześniej. <laughs> A tak serio, a mogłabyś mi tak teraz mukę? Zobaczymy, czy dziewczyny nie, mocno. No, nie będę go śmieszać wszystkich. Ma Magda, skupia. ja i ty przeciwko Patrykowi, co ty na to? <laughs> nie masz tyle pieniędzy. Ma długie włosy, wiesz, wyszarpiemy i ten. Nie, dobra, jedziemy. Wiesz po co, że w kulkach, czy jak? Jak chcesz, jego możesz sprawdzić, <laughs> jak chcesz. Wiesz, <laughs> co? Dobra. dobra, nie, jedziemy teraz zupełnie na poważnie. Magda, jak to się w ogóle u ciebie zaczęło? Sport, ty walki. Zaczęłam, y, mając 11 lat, było to Judo. Ile ty masz w ogóle lat, dziewczyna? Boże. Czy nie chcesz w że... tym? Nie, dobra. No dobra, dobra, no powiem, no wiem, że jestem już jakąś sportowiec trochę stara, no 30 lat już mi minęło. Droż... Bo to jacy mi jesteś, myślę, że... co, dałbym ci góra, góra 29,5. Myślałam, że już aż powiesz 15. <laughs> dobra, jak się zaczęło u ciebie bicie, no, zobra, to... bicie ludzi? Y, zaczęłam od judo, miałam 11 lat, kiedy rodzice mnie zaprowadzili na salę. W Judo się troszeczkę bawiłam, doszłam do jakiegoś tam poziomu, potem się pojawiło jiu-jitsu Sportowe, to jest takie połączenie karate z Judo. Tam dostałam się do kadry, gdzieś tak od 2009 roku do 2019 startowałam w tej formule, ale gdzieś tam zawsze z tyłu głowy miałam MMA, chciałam zacząć MMA. Przez to akurat, że przez jujitsu dostawałam stypendia sportowe, co pomagało mi gdzieś dostawać jakieś pieniążki, które dały mi możliwość wyprowadzania się z domu, wynajęcia mieszkania, więc nie chciałam, że tak powiem, uciekać od tego sportu, więc cały czas gdzieś tam byłam. No i nie dało mi to możliwości próby w MMA. Gdzieś tam była ta próba w 2016 roku w Anglii, ale to było takie po prostu, chcesz zawalczyć, dobra zawalczę, ale nie wiem co to jest wtedy MMA. Po prostu weszłam, zawalczyłam i tyle. Wygrałaś, przegrałaś? Udało się wygrać. Było łatwo, czy nie? Pierwsza runda była taka, że po prostu wymieniałyśmy się, rzuciłam ją, już prawie doszło do poddania, ale no niestety wytrzymała. Nie wiem, miała tak mocne przeprosty, że ja jestem aż w szoku, że wytrzymała. No ale już niestety w drugiej rundzie ręka strzeliła i musieliśmy skończyć walkę. Magda, jak wygląda pierwsze wejście, tak powiedzmy? żeby nie będę powiedzieć, na ring, na scenę. Jak już jest sporo tych ludzi, sporo oczu na ciebie patrzy, jak to wygląda, jak pierwszy raz tam stajesz? Pierwsze, to w sumie pierwsze moje myśli były: że dziewczyno, gdzie ty idziesz, co ty zrobiłaś? Nie miałam pojęcia, z czym to się tak naprawdę je widziałam. Oczywiście, no jako dziecko to się oglądało, te wszystkie filmy fighterskie, no ale no to film, a rzeczywistość to jest całkowicie co innego. I tak było, Boże, chyba nie chcę tam iść. Może jednak pójdę. No dobra, jak już się zgodziłam, no to nie ma co. Weszłam od pierwszego sygnału, po prostu poszłam na całość i tyle. No, nie wiem, czy, jakby to się skończyło, jakbym miała trzy rundy przeżyć, bo pewnie kondycji nie było na, na tyle minut, co normalnie. Magda, ja Cię zapytam o jedną rzecz, nie? Powiedz mi, ja też od małego na przykład... Zawsze z Patrykiem prosiliśmy mamę, że zapisz nas na boks, to, tamto. I ona nam zawsze mówiła, nie, bo głota będzie cię, to, tamto. Jak to było w twoim przypadku? Bo ty, ty byłaś wtedy dziewczynką jeszcze. Ty poszłaś do rodziców i powiedziałaś, mama, tata, ja chcę ludziom mordy obijać. To tak było? Czy... Nie no, ja nie biłam twarzy. Ja, jak przekonałaś był, tych był, rodziców, bo... nie? Na początkowo judo przecież to jest tylko figołki tak naprawdę, no co, rzuty i trzymania. Pokaż na Patryku, bo ja nie widziałem nigdy judo akurat. Chyba, chyba nawet tego chcę, stary. Chyba nawet tego chcesz. Dobra, to zakładaj. Ale no. jak to było właśnie z tymi twoimi, twoimi rodzicami? Czy tata na przykład powiedział, kurczę, nie wiem, zapiszmy ją, bo to jej da się bronić w przyszłości, czy coś takiego, czy to było takie, dajmy jej się gdzieś wyżyć? Czy znaczy Pierwotnie to było marudzeniem, zapiszcie mnie na karate. Mhm. Gdzieś tam podpatrzyłam trening karate i chcę na karate. Wtedy akurat było modne, ale akurat zdarzyło się, jak się zdarzyło, że zaraz praktycznie drzwi w drzwi otworzyli klub judo. No to moi rodzice wiedzieli, że jestem dziecko ADHD, no to muszą mnie i tak gdzieś wysłać, no to zapisali mnie tam. No i już zaczęłam trenować, zaczęły się starty, zaczęły się pierwsze wygrane, a wiadomo jak dziecko y, trenuje, jeszcze wygrywa wszystkie zawody, no to dziecko jeszcze bardziej się na, nakręca. Więc tak zostałam. Gdzieś tam wiadomo były jakieś inne sporty, inne próby, ale pomimo tego, że były przerwy, to i tak wracałam do tego sportu i nie umiałam inaczej. Na MMA to już zaczęłam mając. No nie licząc tej przerwy, no to ile z 27 lat miałam, jak zaczęłam, to MMA. No to tak naprawdę, no to rodzice tylko tam pewnie siedzą w domu i się załamują, że jakie dziecko wychowali. Czyli szacunek go nie? bo nas też mama kiedyś zapisała na karatę. Byliśmy na kilku treningach i stwierdziliśmy, że wolimy lecieć w... niż ćwiczyć i grać na PlayStation. Nie? Tak szczerze. A bić się w domu. Między a bić się sobą, w domu, nie? Magdałeś Dragon Balla? Nie. Drugi Nie dobra, przerwa. Ja Pokémono. Magda, oglądała. tak zupełnie na poważnie. Pokémony. No to to nas tak, Teraz zupełnie na poważnie. A co cię zainspirowało, żeby się bić? Bo wiesz, nie wiem, oglądałaś za młodu filmy z Jean-Claude'em Damme'em i ci się podobało, czy o co w tym chodzi? Kiedy był taki, taki przełom, że poczułaś, że chcesz to robić? Chyba jak zaczęłam jeździć na zawody już coraz bardziej. Bo tak naprawdę. Pierwotnie w ogóle nie podobało mi się, jak trener gdzieś na treningu na Judo wyrzucał kopnięcia, uderzenia. Zawsze to było, jak byłam dzieckiem, mówię, Boże, znowu to nie, jak chcę się rzucać I, i Judo, i Judo. Ale przyszedł taki moment, że trener zaczął startować właśnie na zawodach też w dżudziczu sportowym. No i wyprosiłam, żeby mnie też zabrał, pomimo to, ja, że ja zawsze z boku siedziałam i nie chciałam startować. No i pierwsze zawody chyba tak obudziły we mnie ducha tego walki, bo. W sumie, nie wiem, no Bardzo mi się to spodobało. Nie umiałam nic wtedy. Wróciłam z medalem, no to pewnie też kolejne gdzieś nakręcenie. Nawet od tamtego czasu rodziców sportowe robiłam już cały czas. Biłaś się w szkole? Nie, ja byłam grzecznym dzieckiem. A namawiali cię, żebyś się biła? Namawiali, ale ja zawsze byłam daleko od tego. Koleżanki cię chyba lubiały, co? Bo fajnie mieć taką koleżankę, która. Może innej koleżance łeb rozwalić. Albo koledze, A, albo nawet koledze. Albo koledze nie? Ja zawsze byłam taka, że uważałam, że wyżyję się na treningu, a poza treningiem raczej byłam osobą spokojną, prawie. Magda, to teraz, niestety, podpadnę Twojemu chłopakowi. No nie da się ukryć, że jesteś bardzo ładną. dziewczyną. Znamy Błyszyńskiego, także. Tak, tego, nie... też też tego się nie, Tego się nie da. <laughs> to, to już nie też, mamy. <laughs> Dobra, tego trzymamy Adriana. U... Tego się nie da ukryć, taka jest prawda. Jaki ty masz stosunek na przykład do tego, że. No jednak wiesz, jesteś cały czas obijana, mogą Ci się zrobić właśnie kalafiory na uszach. Wiadomo, u faceta to jeszcze mu doda charyzmy, że jest kozakiem, jak ma na przykład kalafiory. Jaki stosunek mają do tego dziewczyny? Nie obawiasz się tego? Czyli miałam taki moment, że miałam rozcięty łuk brzwiowy i się zastanawiałam, Boże, jak ja będę wyglądać z tym, ale tak naprawdę no, taką drogę obierałam, więc muszę być przyzwyczajona, że mogę mieć kiedyś złamany nos, mogę mieć rozwalone oko. Chyba nie mam takiego czegoś, że się boję tego. Po prostu no... Twarz to twarz. No, skoro ktoś mnie pokochał i da się ze mną żyć, no to chyba da się żyć. No, a jak będę wyglądała, no to zobaczymy. Magda, Patryk już zdradził sekret, że masz chłopaka fajtera. Zbierasz mi pytanie ogółem, nie? To teraz moje pytanie. Nie pytaj, czy, wcześniej. Ka czy każdy twój facet musi być fajterem? Nie, to jest mój pierwszy fajter. A, czyli generalnie na przykład może być mechanikiem motocykli, albo na przykład tatuażystą, nie? Może. I mieć brata bliźniacza. Tak, ta czysto, teorety bliźniaka, czysto nie? teoretycznie <laughs> może mieć. No to dobra. Czyli... Magda, fajterka, nie ma jakiegoś tam, nie wiem, określonego typu, że ten gość musi być dwa razy większy ode mnie, musi mieć czarny pas jiu-jitsu i, nie wiem, 15 wygranych walk I twarz jak Steven Seagal. Nie, nie, nie ma się. takich wymagań, nie. A jest jakiś fajter, który Ci się podoba? Jest dużo przystojnych fighterów. <noise> na przykład? na Was patrzeć? <noise> My tylko walczyliśmy o lepszą pozycję w życiu, ale tak, tak że... <noise> no, to <noise> no to nie o to było pytanie <noise> przecież, tak? Nie no, nie... Teraz chłopak sobie wyjdzie, kawę zrobić, jeden, no fajter, jeden przystojny tak. typ. Nie mam takiego. Czy Norman Umowa? Parker jest przystojny? No, może być. Jan Błachowicz. Też może być. mamy Khalidów. Pół na pół. A jaki jest twój na przykład ideał faceta, tak z wyglądu właśnie? Czy to jest łysy, wytatuowany Windy Diesel, powiedzmy, czy... No właśnie tu jest problem, ja nie mam idealnego faceta z wyglądu. Ja musiałam się z nim dogadywać charakterem i musiał ze mną wytrzymać. To był podstawowe. Dominujesz mężczyzn? Wydaje mi się, że czasami jest tak, że jestem bardziej tą dominującą. Dlatego musi wytrzymać ze mną. Magda, to my będzie, to... będzie głupie, co teraz powiem. Ale na serio, chciałbym poczuć jak taką mukę od Ciebie. Zobaczyć, czy naprawdę dziewczyny mają tyle siły. Nigdy pier... Nie miałem okazji. Stary. Ale jestem ciekaw, na stary. Ja tak... myślałem, żebyś ze sobą na przykład bicka zmierzyć, czy wiesz, Nie, ale ten... tak się zawsze, Bo często się tak mówi, że na przykład a, Laska jest mocna do innej Laski, ale do gościa już nie jest mocna. Ja wam nie będę stawiał przeszkód, nie? Ja sam z chęcią <laughs> to zobaczę. Dawaj, Magda, musisz, musisz, musimy to mówić. Ci ja cię tu naszykuję. <laughs> Dawaj, Dawaj. Zrobimy to na wizji specjalnej dla naszych. <laughs> Dawaj, to A jak się tam zejdzie trochę wyżej w Miałeś... Tego... żeby mi się Może żaden tatuaż tam, się nie odkleił. Jak trochę wyżej zejdzie, to się, <laughs> nie, też okay? dawaj, jedzenie, dawaj. Dawaj dawaj się nic nie stanie, wyświetlenie to lepsze, nie? A teraz podelki moje. A mać, Ej, faktycznie to, to poczułem. To to poczułem. Ja o... No, Może nie, że tak bolało, ale ostro to poczułem, stary. Mać, stary. Mam to mi to wystarczy, tak, ja. Ja słowo ci wierzę. No nie? To się ja, się będę, ja się będę zbierał, bo zachciało mi się odkurzać. <laughs> Po, pozmywać i poprasować. To ja zapraszam do Ciebie, bo też by się przydało. To jak tylko tu skończę, to dobra, jedziemy dobra. do Ciebie. Zapraszam. Ja, ej pa, ja się aż spociłem ja od tej muki, stary. Znaczy jeszcze jedną byś tam mogła, żeby wiesz, żeby to była pewność, że naprawdę a, 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 umiesz uderzyć, nie? Raz, bo raz, raz to się ta... każdemu może udać. A to nie jest tak, że jak ja uderzyłam bliźniaka, to drugi bliźniak Słuchaj. czuje? Nie nie, nie, nie. A chcesz to spróbować? Nie, nie. nie. Co ty? Ja to wiesz. Wszystko okej. Okay. Masz jakieś hobby, może... oprócz w ogóle bicia się? Bierki pod wodą. Spoko? Też lubię. To Tak, typowe, typowe hobby. Nie no, a takiego typowego to w sumie może bym mi chciała, ale nie zdarza czasu na to. A byłaś na przykład dobrą uczennicą w szkole? Chodzi mi, że oceny miałaś na przykład dobre? Nie, takie... dobre. Aha, to nie było na zasadzie, że już wiem, co chcę robić, chcę tylko przejść szkołę i. Znaczy w liceum już troszeczkę mniej chodziłam do szkoły, bo w ostatniej klasie to już nawet z polskiego mi NKL groził. Hmm. Ale stopnie i czerwony pasek zawsze był. Mhm. Ogólnie Tutaj to teraz tylko u nas na dole. Na to to no, nagrywamy to w czasie majówki. Jak w ogóle mhm. spędziłeś swoją majówkę? Jak fajterka spędza majówkę? No niestety bezalkoholowo. Znaczy niestety. No, tak już się przyzwyczaiłam do tego, że okres. Czyli nie odpuszczasz nawet na majówki? Nie, no jeżeli by był ta, była taka sytuacja, że zawody mam za miesiąc, dwa, Pewnie bym odpuściła się, bawiła, ale że za tydzień wylatuję na jedne zawody, za trzy tygodnie wylatuję na kolejne zawody, no to nie mogę sobie na to pozwolić. I tak już sobie zaszalałam, bo miałam pilnować wagę, bo też yy, ścinam wagę na następny weekend. No ale no, niestety, no Karkówka wygrała tą wojnę. Ja też ostatnio <słucham się>. właśnie <gryw> zbiłem trochę masę, ale idziemy w nie drugą do... stronę przez tą majówkę. Ty już się na zimę przygotowujesz. Ja już jestem nawet przygotowany. Tak <gryw> Ja wolę wiesz, dmuchać na zimne, nie wiesz co? Nie, no po co czekać do ostatniej chwili? Nie? Ostatnie zimne są bardzo y, zimy, to musisz się przygotować. Muszę. Magda, podrywają cię faceci, jak gdzieś wychodzisz na przykład na pogorie czy coś takiego. Nad jezioro, bo nie każdy w Polsce wie, co jest pogorie. No zdarzało się, ale A miałeś kiedyś tak, że komuś powiedziałaś stary back off albo Przekroczy do dostaniesz... Przekroczyłeś tą granicę? Zdarzało się? Nie miałam sytuacji, żeby ktoś przekroczył tą granicę. Co musi na przykład facet sobą reprezentować, żeby tobie zaimponować. Bo ciekawi mnie w ogóle ten temat. Ja ci powiem szczerze, że jak ja bym był z fajterką, ja bym się bał kur... Kłócić, nie? Wiesz, o co chodzi? No mój chłopak raczej się nie boi ze to pokłócić. <noise> Aha. To co musi mieć taki mężczyzna dla... Bo chodzi mi o to... Po powiem ci szczerze, nie? Czy fajterka musi mieć chłopaka fajtera? Czy to jest u was przypadek po No co To tak jak mówiłam, no nie... Udawałeś, no, tak. że nie mówiliśmy o tym. Nie mówiliśmy o tym, nie. <noise> Nie musi mieć fajtera, i uważam, że y, to już kwestia charakteru dopasowania się. Bo ja uważam, że jakby facet nie był y, fajterem, bo mój wcześniejszy związek taki długoletni był z chłopakiem, który jedynie co robił to siłownia. I uważam, że jeżeli facet potrafi wesprzeć takiego sportowca i akceptuje to, że go wiecznie w domu nie ma, bo jednak jest na treningach, no to też się to uda. Ale ja widzę po nas na przykład, że. W ciągu tygodnia to tak naprawdę randkę mamy na macie. Mm. A tak to się nie widzimy w ogóle, bo ja w pracy, gdzieś tam potem siłownia, on w pracy, też jakieś treningi. Widzimy się wieczorem yy, na treningu, wracamy do domu. Yy, ja tam przygotowuję jedzenie, bo oczywiście jak wyjdę rano, no to wracam wieczorem, więc fajnie byłoby jeszcze, jak muszę trzymać się Michę, mm. no to wiadomo, trzeba pudełka porobić. No i co, ro robi się 23 godzina, no to jak na szóstą do pracy, czy na szóstą na trening, no to trzeba i spać. Z tobą fajna op opcja jest na przykład spotykać się z fajterką, dlatego, że na przykład zerwiesz z jakąś laską i ona ci powie tekst w stylu ta co teraz z nią jesteś, ja ją dojadę, to tamto. To zawsze możesz powiedzieć, ona trenuje tutaj, przyjdź sobie od kurwa 18 do tak. tej i sprawdźcie się. Tak. Nie. Jest, je, jest, jestem akurat z nią tu i tu, to podjedź tak. i sobie otwieraj. Bierzesz popcorn tylko i tylko patrzysz. To, to jest właśnie ta, nie? Bierzesz popcorn i tylko patrzysz, jak Magda łamie twoją byłą. Dokładnie, dokładnie. <laughs> to by mogło być ciekawe. Magda. Zdarzało się bić na ulicy? W ogóle laski się leją na ulicy. Tak jak facecie się gdzieś tam, nie wiem, pod klubem czy coś, trafiam no i jest bitka. Dziewczyny robią to samo? Pewnie robią. Ale na, nacięła się na ciebie kiedyś? Nie raz? miałam takiej sytuacji jeszcze, żeby się bić na ulicy. Jedynie miałam sytuację, gdzie byłam z chłopakiem na dyskotece i jacyś goście nas zaatakowali. No to oczywiście mój mózg się akurat aktywował i. Chłopak ja zbił pierwszy. jednego, ty zbiłaś. jednego. Ja wzięłam chłopaka, odsunęłam i poszłam ja pierwsza. Tylko potem się ocknęłam, że w sumie chyba tak niefajnie w stosunku do mojego chłopaka, że ja pierwsza z rękami poleciałam. Magda, jak to jest w ogóle z kobiecością, właśnie, w, że tak powiem, fightingu, nie? Bo większość teraz lasek, powiem ci szczerze, one nie mogą wytrzymać a Miesiąca powiedzmy bez zrobionych jakiś tam rzęs, czy na przykład bez takich paznokci, nie? No. I dla Ciebie jako kobiety, czy Tobie na przykład nie brakuje czegoś takiego, że sobie myślisz, kurde, ale sobie sobie ja te paznokcie, ale i tak połamę na, na czyimś ryju? Czasem idę sobie zrobić te paznokcie, ale powiem szczerze, że ja nie mam cierpliwości do czegoś takiego. Mhm. Poszłabym, zrobiłabym, ale jak ja mam siedzieć półtorej godziny i czekać, jak mi zrobią te paznokcie, to ja mogę zrobić dwa treningi wtedy. Mhm. Więc ja raczej nigdy nie byłam z tych dziewczyn, które potrzebowały czegoś takiego. Raczej na co dzień też się praktycznie w ogóle nie maluję. A teraz już praktycznie nie pamiętam, kiedy używałam w ogóle jakiejś kosmetyki. Mhm. Więc może też jestem już przyzwyczajona do czegoś takiego, że nie mam paznokci zrobionych, nie mam rzęd zrobionych i to jest inaczej. Jak robią te dziewczyny, że mają cierpliwość i po pracy 5 godzin u kosmetyczki, to ja naprawdę szacunek dla nich i podziwiam. Czyli też trochę łamiesz stereotypy, nie? W sensie, że Przeważnie, jak ktoś mówi fajterka, to się myśli, że taka radziecka zapaśniczka. Mhm. No a ty jesteś bardzo kobieca, nie ukrywajmy tego. Jak ty się w ogóle z tym czujesz? Na przykład, jak wychodzisz do walki i powiedzmy, no wiesz, ty jesteś dość kobieca, a często się walczy właśnie z takimi czołgami, nie? Jak ty się czujesz właśnie w tej sytuacji? Właśnie ja zauważyłam, że teraz coraz więcej ładnych dziewczyn trenuje sporty walki i teraz już często. Moja siostra też stronie. się zapisała nie? <laughs> no, bardzo ładna mnie jest kobietą moim moje typowe nie? kobiece pytanie. Jak ty w ogóle sobie radzisz z tak długimi włosami? Jak mnie moje włosy wkładają mega już na siłowni, co tam wiesz, nikt mnie za nie nie szarpie, co ty z nimi robisz podczas tego? To są moje włosy. To jest taka zagadka. A normalnie masz dokąd? Włosy? normalnie mam do No to i tak włosy. to są długie włosy. No to co ty z nimi robisz? No bo nie wiem, leżymy na macie, cioramy się. no nie że ktoś cię pociągnie no za zawsze. Ja to już tego. czasami się śmiałam, że zrobię tak jak na majonezu, obetnę się na łyso i będzie ten. Ale no jednak gdzieś tam z tyłu głowy pamiętam, że jestem kobietą i czasem w sumie warto byłoby wyglądać jak kobieta. A tak to, to spinam je dziesięcioma gumkami i jakoś daję radę. A na walkę właśnie robię sobie takie warkoczyki, jak mam teraz. Takie i... przyskórze, prawda? Takie przy skórze, tak. Ile razy w tygodniu mogę dać ćwiczysz? Siedem. Hmm, A jak długie są treningi? Jeżeli jestem na siłowni, to trwa to półtorej godziny, a no, w sumie na macie też półtorej, dwie godzinki. Czy w ogóle będzie na przykład rady, które byś dała dziewczynom, które chcą na przykład zacząć, powiedzmy, się bić? Przede wszystkim znaleźć odpowiedni klub i mądrego trenera, który będzie uczył y, konkretnie techniki i będzie dbać o, je o ich zdrowie, a nie pójdzie do trenera i będzie uważał, no dobra, to walimy w worek 5 rund po dwie minuty, masz się zmęczyć, spocić i to ci starczy. Jak dziewczyna chce naprawdę zacząć trenować, to musi wziąć pod uwagę, żeby to był mądry trener, zwracał na technikę podstaw nauczył, a wyniki i jakieś różne inne dodatki do tego, to przyjdą z czasem. A wolisz trenować z mężczyznami czy z kobietami? Niestety mam taki przypadek, że wolę z mężczyznami. Czy to prawda, że kobiety są właśnie bardziej takie zadziorne, takie kurwa, wredne, jak to się mówi? W walkach i sparingach myślę, że tak, że my... chociaż różnie to wygląda. wiesz, ale... jak laski się na ulicy na przykład piorą, to tam wiesz, drapią sobie twarze, to tamto faceci, to po... szarpią się za włosy. Nie? No tak. Nawet po sparingach widać, że niektóre dziewczyny nie potrafią rozróżnić turnieju od sparingów. Czasami sparing to jest dla nich śmierć i życie. Ale wydaje mi się, że i faceci tacy są, bo przyjdzie taki i zacznie się spinać i zazwyczaj kończy się to kontuzją. Powiedz mi jeszcze jedno Magda. Jak wychodzisz na swoje walki, jesteś w ogóle od początku traktowana poważnie? No bo jak już wcześniej ustaliliśmy, że jesteś taką, nie, wiem, nie chcę powiedzieć dziewczynką, no ale jesteś naprawdę ultra kobie kobieca. Nie przypominasz. No ja widząc ciebie na ulicy w życiu bym nie powiedział, że ty jesteś fajterką. Jak naprawdę taki babochłop przed tobą, przed tobą staje? One Cię traktują od początku poważnie? Nie wiem. wam, że, że tak. Patrząc, że teraz jest świat internetu i jak ktoś sobie wygoogluje i sprawdzi, że mam jakieś wyniki, to teraz bardziej się kierują, wydaje mi się, wynikami sportowymi aczkolwiek ja mam wyniki w innych dziedzinach tak naprawdę, nie w MMA. MMA to mam tylko tak naprawdę dwie walki stoczone na galach takich semi-pro, resztę to jest amatorka zwykła, więc chwilę tylko jestem w tym sporcie, ale w innych płaszczyznach mam duże wyniki i jedynie może tym się kierować dziewczyna, że po prostu w tej płaszczyźnie nie może ze mną walczyć. A czy mnie lekceważą? no to jeszcze nie, chyba nie mam tyle walk, żeby móc stwierdzić, czy tak jest. Powiedz mi Magda, Dokąd ty w ogóle zmierzasz? Co byś chciała osiągnąć? Nie wiem, mistrzostwo UFC, czy bardziej na przykład w jiu -jitsu. Dokąd na dzień dzisiejszy Magda zmierza? W tym momencie startuję w sumie w trzech dziedzinach. I w każdej chyba celem, no w MMA to inaczej, bo to są gale, ale jeśli chodzi o grapplingi, brazylijskie jiu-jitsu, no to mój cel to złoto mistrzostw świata. A jeśli chodzi o MMA, po prostu piąć się do góry i być jak najlepszą, a czas zweryfikuje, gdzie się znajdę. Mam do Ciebie jedno pytanie, a raczej dwa w jednym. Po pierwsze, czy masz jakąś swoją na przykład idolkę? A drugie pytanie jest takie, czy pytanie w pytaniu, kojarzysz taką laskę, co ona walczy też w MMA? Ona się nazywa Ebani Blonde Bomber. To jest ta, co teraz Karol to nam wklei tutaj. Zabije mnie za to, ale wklei jej zdjęcie tutaj. To jest ta laska co teraz z Conorem McGregorem reklamuje te jego browary to tamto ona jest właśnie fajterką, ale generalnie ona bardzo dobrze wygląda nie i Kurde, ona jest trochę jak Conor, że nie jest taką najlepszą fighter, znaczy Conor był kiedyś najlepszy, ale ona nie jest taką, że jak powiem, najlepszą fighterką jak kabib, że każdego niszczy, ale to, że ona ma tak naprawdę zajebisty wygląd, to Karol Klei, tak naprawdę zajebisty wygląd, to, to jest trochę też jej content, nie? Że ona zarabia więcej, bo tak naprawdę ludzie ją chcą oglądać, jest powiedzmy sexy, jest ładna, czy jak... No, no i właśnie, czy masz jakąś idolkę i czy ten typ kariery by na przykład do ciebie przemawiał? Mm. Okay. Jeśli chodzi o idolkę, to nie mam, nie miałam nigdy. Raczej nigdy nie patrzyłam na kogoś, tylko zajmowałam się sobą i to ja chciałam dążyć do czegoś, więc to ja swoją ścieżkę szukałam. A jeśli chodzi o drogę kariery tej zawodniczki, no, tak naprawdę, jak ma możliwość korzystać z wyglądu i to jej daje możliwość rozwoju pod kątem, pewnie tutaj już jest kwestia finansowa, mhm. no to czemu nie korzystać z tego? No, ja myślę, że każdy sportowiec poza strefą sportu też gdzieś, no nie, nie oszukujmy, no większość zawodników zawodowych żyje tylko z MMA, więc oni będą dążyli do tego i robili wszystko, żeby wszystko się sprzedało, żeby jak najwięcej zarobić. A czy ja bym taką drogę wybrała? Nie mam pojęcia, bo nie wiem, jak mnie postrzegają ludzie. Czy wolałabyś właśnie być postrzegana jako, że tak powiem, kurde, ulicznie fajna dupa, która się zajebiście bije? Czy bardziej właśnie bez tego, bez tej całej otoczki? Myślę, że wolałabym, żeby szanowali mnie za talent i to, co potrafię zrobić w klatce, a nie to, jak wyglądam. Mhm. Ale, a według ciebie fajterka numer jeden w Polsce? Bez nie, żadnych sympatii, nic po prostu. Ktoś, która według ciebie dziewczyna najlepiej na dzień dzisiejszy bije się w Polsce? No to z tego co y, widzę i co się dzieje, no to na razie taką y, najsławniejszą jest Wiktoria. Jest bardzo młodą zawodniczką, znam ją osobiście i wiem, że bardzo a, a dobrze... A nazwisko, się... bo my nawet nie kojarzymy. Wiktoria Czyrzewska. Ona teraz w KSW zaczęła się bić. Jak dobrze pamiętam ma 19 lat, więc kariera na, na pewno jest dopiero przed nią. No a taka inna, druga, no to myślę, że ona tak najbardziej gdzieś tam zasłynęła. Dużo jest zawodniczek teraz tak naprawdę dobrych, które pojawiły się, bo Anita Wekus też w mojej w sumie kategorii, bo Wiktoria jest w kategorii wyżej, Anita jest mojej, ale pojawiają się teraz nowe zawodniczki, które naprawdę tak naprawdę jeszcze ich nie znam, bo chwilę jestem w tym MMA, więc tak naprawdę te wszystkie zawodniczki poznaję, więc no jedynie oni niej mogę powiedzieć, że jak na razie. Jak mówiłaś, że poprzedni Twój chłopak nie był właśnie fajterem, to jak taka osoba, która nie jest fajterem, na przykład jak Ty wracasz z zawodów, powiedzmy, gdzieś tam Cię poobijają i itp., jak taka normalna osoba na to reaguje? Czy to było takie, że kurde przestań, bo już nie chcę, żeby Ci robili krzywdę? Czy to było bardziej takie, że chodź, ja się Tobą zaopiekuję? No i... Kiedy ja byłam z chłopakiem, który nie był fajterem, akurat nie startowałam jeszcze w MMA, mm. bo do, na MMA, no to ile, te trzy lata temu przyszłam, więc y, to jest dopiero chwila. Wtedy jedynie miałam oczy podbite po jujitsu sportowym, mm. no ale gdzieś chyba przyzwyczaił się do tego i jakoś nie przeżywał bardzo tego, że jestem obita. <laughs> Magda, twój stosunek do gal freakfightowych, czy są takie całkowicie złe, czy jednak nie są takie złe? Znaczy, dla mnie jest bardzo smutne to, że y, jakiś youtuber, który nie wiadomo z czego zasłynął, nagle dostaje nie wiadomo jaką y, kasę za to, że zrobi żenade w, w walce. A nie jest to troszeczkę tak, że przez gale freakfightowe, że oni tam dużo płacą tym zawodnikom, to nagle zwykłe gale też musiały trochę podnieść te wypłaty, żeby po prostu oni tam nie zaczęli uciekać? Może tak się stało w KSW lub w jakiejś innej federacji, która jest już na wysokim poziomie w naszym kraju. Myślę, że mniejsze gale i tak nadal sobie nie mogą na to pozwolić, bo mimo wszystko one nie mają takiego finansowania i pewnie środków do tego, żeby wypłacić tym zawodnikom jakieś tam większe foty. Magda, teraz pytanie. Mam słabość do pewnej federacji. Co myślisz o Gromdzie? Jeśli na przykład, nie wiem, od przyszłego miesiąca w gromdzie zaczynają się bić dziewczyny i dostałaś zaproszenie. Idziesz? Nie. To już, to już jest dla mnie za daleko. A lubię oglądasz gromdę? Widziałam kilka odcinków, ale jakoś lubię się bić. Też wiem, że potrafię dostać ciosy i jakoś nie, nie płakać z tego tytułu, bo naprawdę potrafiłam mocne uderzenia dostawać podczas ostatnich walk, których tak naprawdę nie poczułam i dowiedziałam się, że je dostałam dopiero po walce, ale gromda to już za daleko. Myślę. Troszeczkę, bo Takie na przykład. Podwórko o... dla mnie po prostu. Ostatnio był u nas Adrian Ares Błyszyński mm -hmm. i on na przykład powiedział, że on bałby się troszeczkę iść do gromdy ze względu na kontuzję, że tam już można się tak. nabawić potężnej kontuzji i być wyłączonym na przykład ze sportu przez rok czy dwa. To przede wszystkim, a dwa idziesz do gromdy i tak naprawdę nie wiesz, ile w ogóle tych walk stoczysz. Bo możesz yy, dostać w wpierdziel w, w pierwszej walce, a nawet pieniędzy za to nie dostaniesz. W jakim wieku wiedziałaś, że potrafisz się bić? Dalej próbuję coś się dowiedzieć. <gry> <gry> nie Magda... no, cały czas się gdzieś uczę i idę coraz wyżej. A bije się od dziecka, więc yy, jeśli chodzi o kwestie zasad i zawodów, no to myślę, że już umiem się bić. Nie sprawdzałam się na ulicy, więc ciężko mi powiedzieć, czy na ulicy będę potrafiła się bić. Magda, jak ty odpoczywasz? Jak już masz taki czas dla siebie, że możesz sobie parę dni odpocząć, jak wygląda w ogóle odpoczynek takiej fajterki? Próbuję się dowiedzieć. Aha. Nie potrafię odpocząć. Zazwyczaj mój urlop kończy się na tym, że zamiast odpocząć, to idę na więcej treningów niż robię go wtedy, kiedy pracuję, więc... Hmm. Próbuję to znaleźć, tą drogę. Jak jadę na wakacje, to zazwyczaj mówię sobie tak, odpocznę, nie będę dużo robić, a tak naprawdę wychodzimy rano, wracamy wieczorem. Zamiast korzystać z metra, to chodzimy na nogach. Także no, ciężko mi znaleźć to miejsce, jak odpocząć. Także cały czas dziś aktywnie funkcjonuję. No to a propos urlopu, gdzie pracujesz, Magda? Ja pracuję w firmie, y, firma nazywa się Bipromet. Mm. Zajmuję się tam. Y, Ściąganiem zakupów. długów nie? między innymi. Lubiciem ludzi w Żartuję. Nie, ja z, y zajmuję się zakupami y dla projektów, które moja firma realizuje. Głównie współpracujemy z KGHM. Tworzymy jakieś instalacje, naprawiamy instalacje y w Gorzowie teraz y elektrownie, tak samo przy niej pracujemy. No i tak sobie siedzę 8 godzin. I Czyli prowadzę. to nie jest taka praca, że nie wiem, wisisz gdzieś na sz sznurach i spawasz, tylko siedzisz sobie w biurze, tak? Nie, siedzę sobie w biurze i jak księżniczka a patrzę w komputer. Hmm. I. Od szefa i tak co miesiąc masz premię. Nigdy, nigdy cię ten <noise> szef, szef o nic nie skrytykuje, nawet jakbyś coś popsuła. <noise> nie no, zupełnie teraz poważnie... Jeśli nie MMA, to co? Jeśli nie miałabyś się bić, to jaki sport? Bo wspomniałaś nam poza kamerami, że jesteś dość mocno multisportowa. Jeśli nie MMA, to będzie jiu-jitsu brazylijskie w chwili obecnej. Jak wcześniej trenowałam... Ale ogólnie, bez bicia. Sport bez bicia. Nie mogę się bić? No to bez nie. sensu. <laughs> no, 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 <laughs> hokej, chociaż hokej, nie? <laughs> tak, tam możesz komuś wybić zęby, nie? <laughs> A chodzisz nie, na przykład na siłownię? Chodzę na siłownię nie przepadam za sportami yy, drużynowymi, wolę sporty indywidualne, no to pewnie bym próbowała coś, jak próbowałam jakieś yy, trójboje siłowy. Lekko atletykę trenowałam 3 lata, ale tak biegać się lubię czasami, ale żeby trenować to, tak znudziło mi się to troszkę. To może bym próbowała w tym y, trójboju, bo tam gdzieś zaczęły być jakieś też wyniki, tylko wiadomo, no, nie można wszystkiego na raz robić. A propos majówki w ogóle, wiesz, że cała Polska teraz siedzi nad jakimiś jeziorami, bo często fajterzy mają tak, że na przykład po walkach czy gdzieś sobie jadą albo na jakieś, wiesz, wyspy kanaryjskie albo się gdzieś w górach zaszywają czy coś takiego. Czy ty masz na przykład jakieś swoje takie miejsce, gdzie odpoczywasz po prostu, gdzie lubisz sobie pojechać? Góry. 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 To jest pewnie niemożliwe. biegasz po tych górach, nie odpoczywasz, nie? No nie, ja, ja spaceruję. <laughs> szybkim tempem? Troszkę czasami za szybkim tempem. Ja zawsze mówię, że nie mogę prowadzić się naszej ekipy, bo się zapominam i za daleko zachodzę. Ale góry to jest gdzieś tam miejsce, gdzie lubię jechać. Pomimo tego, że nie prześpię nocy, będę padnięta, ledwo chodzę, to i tak gdzieś te widoki, ta aura, to wszystko, no to jest ewentualnie właśnie jakieś takie miejsce, żeby odpocząć. No dobra, Magda. Wróćmy jeszcze do facetów, bo nie wiem, czemu ciekawi mnie ten temat. <głos> <głos> Powiedziałaś, jaki jest Twój typ faceta, a jaki jest antytyp, że po prostu jest u Ciebie przekreślony na starcie. Nie wiem, nie lubi zwierząt, nie lubi psów. An twój antytyp faceta? Na pewno facet, który więcej spędza przed lustrem niż ja. Nie lubię facetów, którzy są lalusiowaci, potrafią spędzać godzinami w toalecie, krem... No, jak ja się nie, no, nie cieszę ja od pięciu no, lat, stary. Patrz, ma piękne <laughs> włosy, musi dbać o nie. nie Najlepszy to, że ja o nie nie dbam. To są dzikie włosy i same o siebie dbają. Ale na przykład, Magda, no. powiedzmy, że nie wiem, jesteś tą singielką i tepe, nie? To byś patrzyła na przykład za gościem, który jest powiedzmy jakiś taki romantyczny, że wiesz, zadbał o ciebie i tepe, czy bardziej lubisz takich maczo, że wiesz, co biega? Czasem sobie może być romantyczne, ale też takie przerysowane romantyzmy to też nie dla mnie. Czasem no. lubię dostać te kwiatki, czy mm. jakiś tam prezent, czy jakieś miłe słowa, ale bez przesady. Lepiej Porsche, nie? Nie, no lepiej iść na trening. Nie, <laughs> Masz jakieś nałogi? Nie. Ale nie chodzi mi o narkotyki, też mi chodziło, nie? Ale ogółem wiesz, wszystko może być nałogiem, nie? Że nie wiem, na przykład, kurde, codziennie chipsy wpieprzasz no przed dobra, telewizorem, czy coś. No słodycze. Aha. To jest moje. Mam ten sam problem. Zwłaszcza z lodami. Czyli trzymanie diety to tak cięższy temat? No ja współczuję moją dietetykowi, który ze mną współpracuje, bo od trzech dni mnie się pyta, ile ważę, a ja tylko codziennie wpisuję cyferki coraz większe. A już prawie miałam wagę przed majówką, no ale Karkuweczka wygrała tą walkę. U nas tak samo. Nierówną walkę. Magda. To jest bardzo niesprawiedliwa tak, walka. Uważam. Dokładnie. Zwłaszcza latem, jak jest grill, lody, tak. itp., itd., piwko, ale teraz chciałem Cię zapytać na poważnie. O. Któryś raz już dzisiaj mówię, że na poważnie. No właśnie zdziwiłam się. <laughs> Cały czas były, jest śmiesznie. <laughs> były momenty zwątpienia, że po prostu wróciłaś do domu i powiedziałaś, nie, już tego nie robię, mam to w dupie. Bardziej nie jak zwątpienia, a przerażenia, kiedy z kontuzji na kontuzję miałam moment taki, że dwa lata to praktycznie nie wychodziłam z domu, bo... Może powiedzieć, jak doszło do tej kontuzji? Moja pierwsza kontuzja pojawiła się z mojej w sumie chyba głupoty. Zgodziłam się pojechać, nie trenując od ich czasu judo, na zawody z formuły judo dowiedziałam się, że jakiś turniej na Ukrainie, a że ja bardzo lubię podróżować, ja mówię, wiem, no, jedno w drugie, czemu nie pojechać. Mhm. Wagi nie muszę robić, to sobie pojadę. Zwykły turniej, nic się tam nie dzieje. Przyjeżdżam na miejsce, okazuje się, że to są mistrzostwa świata z mistrzostwami Europy z jednej formuły i drugiej formuły. No to pierwszego dnia zaczęłam sobie walczyć w swojej kategorii, wszystko pięknie, ładnie. Gdzieś tam coś powygrywałam, poprzegrywałam. Dobrze się bawiłam. No tak już się fajnie bawiłam i było tak fajnie, no to trener zapytał, czy nie chcesz wystartować w drugiej formule? Tylko tam nie ma twojej wagi, będziesz 10 kilo lżejsza. Dlaczego nie. nie? Jak już przyjechałam, no to ja nie spróbuję. No i dziewczyna chciała mnie rzucić. no Oczywiście ja nie pozwoliłam sobie na to, żeby mnie rzucić. No co spadłyśmy obie tak, że wyszło, że ja rzuciłam, ale spadłyśmy na mój obojczyk. No i tak doszło do pierwszej koncuzji, czyli wybitego obojczyka. Leczyłam. Jak długo trwała przerwa? Od no właśnie próbuję sobie to tak przypomnieć, ale chyba z trzy miesiące to było takie, żeby się zacząć w ogóle ruszać. I przed tą kontuzją już to był ten czas, gdzie chyba nie cały rok zaczęłam właśnie bawić się w MMA i już miało być fajnie, bo miałam szukać walki. No to tak sobie poszukałam walki, że trzy miesiące nie trenowałam. No i mój chłopak y, wtedy odszedł od MMA, zaczął robić brazylijskie jiu i coraz bardziej mu się to podobało, więc y, stwierdziłam, że może będzie prościej wrócić mi do sportu, jak zacznę od brazylijskiego jiu -jitsu. No i fajnie, poćwiczyłam sobie z dwa miesiące, już mniej mnie ręka bolała, no i fajnie było, rozwaliłam kolano. Ale to akurat była taka kontuzja, że wykluczyła mnie na dwa miesiące, po dwóch miesiącach wróciłam, pojechałam na obóz. No to mówię, że super, już mogę ćwiczyć. Wracam na MMA. Pierwsze sparingi, zwichnięcie łokcia za złamaniem. I kolejny rok przerwy. No i tak na szczęście rok temu wróciłam i udało się już stoczyć dwie walki, być na jakiś ważniejszych zawodach, czynnie startować. I liczę na to, że już nie wróci ten czas. Ja mam jeszcze jedno pytanie do ciebie. Czy jesteś trochę typem takiej chłopczycy? W sensie, że takie bardziej rzeczy, co robią chłopcy, cię kręcą? Pół na pół. Bo wcześniej wspomniałaś o tym, że właśnie jakieś tam filmy oglądasz z fajterami itp. Mm -hmm. No powiem ci, większość lasek też je oglądało i raczej stwierdziły, że nie chcą się mieć w no, tych filmach. Nie? To nie, to ja mam z tych, co co bardziej. Ja jestem taka pół na pół. Nie wiem, czy przez to, że gdzieś w sportach walki długo jestem i gdzieś więcej przebywałam w męskim towarzystwie, to spowodowało, że jestem, jaka jestem, ale chyba no taka już jestem. No. Jakoś częściej się dogadywałam z facetami. Mało miałam takich typowych koleżanek. Teraz mam koleżanki, które nie są typowo ze, ze sportu i to są właśnie takie typowe dziewczyny, które dbają o siebie. Ale. No ja też czasem o siebie zadbam, no jednak jestem dziewczyną, tak, nie oszukujmy się. Lubię czasem się fajnie ubrać i dobrze wyglądać, no ale Właśnie raczej... Magda, to już mi się nasuwa kolejne pytanie. Można cię zobaczyć na przykład, nie wiem, w sukience, w szpilkach, czy raczej są to dresy i adidasy? Jeśli chodzi o szpilki, to od dłuższego czasu się z nimi pokłóciłam. Jednak wolę wygodniejsze buty. Ale na co dzień do pracy, czy gdzieś jak wychodzę, no to normalnie się ubieram w sukienkę. No Do pracy nie mogę jednak do biura iść w dresach, mhm. bo nie fajnie by to wyglądało. No ale szef na przykład nie, nie no, szef w sumie wie, czym się zajmujesz, więc jak masz siniaki na nogach, raczej nie pytał. Ręki nie położy na nogę. <laughs> już niejednokrotnie przychodziłam z podbitym okiem do pracy, to się tylko chowałam pod biurkiem, żeby tylko ktoś nie przyszedł. Generalnie twój chłopak tu ma w ogóle troszeczkę przyrąbany, Jak ty ciągle chodzisz z podbitymi oczami, jak ktoś nie wie, czym ty się zajmujesz, to wiesz, tam mogą się szykować już na tego gościa, bo chcą po prostu zlać damskiego boksela. No ja się czekam kiedy, ja czekam, kiedy policja do nas przyjdzie, że mnie leje w domu. <głos> <głos> Nie będę ukrywać. A jesteś typem zazdrośnicy? Nie. Praktycznie w ogóle. Może coś tam o coś byłabym zazdrosna w stanie. wiadomo, jak ci zależy, to przyjdzie taki moment, że jednak jednego coś się Zgadza będzie się. zazdrosna, ale uważam, że. Jeżeli chłopak będzie chciał zdradzić, to tak czy siak to zrobi i to w pokoju Starzają Zdarzają się na przykład tak odważne dziewczyny, że wiedząc, yy, że twój chłopak jest z tobą i wiedząc, czym ty się zajmujesz, na przykład piszą do niego, nie wiem, na fejsie, na Instagramie. Są tak odważne dziewczyny? Nie, nie widziałam, żeby pisały. Czyli nie są. Czyli nie są <laughs> I nie ma się co im dziwić. <laughs> koledzy piszą. Ja nie wiem, czy się mam martwić czy nie, ale piszą koledzy. A jak traktują cię? Do ciebie? Do niego. A jak a traktują niego? cię w ogóle na przykład? Muszę o to zapytać, nie? trochę takie dziwne pytanie, ale jak na przykład traktują cię faceci na treningach, nie? Bo jeżeli ja bym na przykład poszedł na taki trening i by mi ktoś powiedział, że teraz będziecie ćwiczyć w parterze, ale ćwiczysz z nią, to ja bym powiedział, no spoko. już sobie <laughs> <laughs> Jak właśnie do ciebie podchodzą koledzy na treningu? Boś, bo ja usiądź na niego, a bym powiedział, no <laughs> jakoś to przeżyję, nie? <laughs> Normalnie, profesjonalnie się koledzy zachowują. Nie ma tak, że na, na przykład ćwiczy z parter i zaraz mówi, muszę się iść wysikać i znika na przykład na trzy minuty? No na szczęście nie, chyba się boję mojego chłopaka, bo jednak gdzieś tam obok jest, więc A, jestem bezpieczna. Nie idziemy na te treningi, Watryk. Magda, wiesz co, mam koleżankę, nie będę wymieniał z imienia i nazwiska, która jest kulturystką mhm. i jej bardzo często zdarzają się wiadomości od jakichś... Przestań, ręka już jest do, do amputacji stare. Patrzy, czy jest, sinie, patrz, czy jest Jej na przykład się zdarza bardzo dużo wiadomości do jakichś takich w cudzysłowie, może nawet nie w cudzysłowie, zboczków, którzy chcą, nie wiem, żeby ich tam przedusiła, czy coś tam miewałaś takie wiadomości. Tak, ale to chyba ta kobieta, nie tylko trenująca dostaje. <laughs> takich. Y Ładnie mówiąc, wariatów jest dużo i tych wiadomości jest dużo. Ja zaczynając... ogólnie skończymy, jak ja ci stówkę dam za to, za tą mukę tutaj. Dobra, <laughs> tak dobra. jak się ubawiamy <laughs> Nie no, to są dziwne wiadomości, zaczynając od zużytych rajstop, kończąc na stawaniu Zmówię, na Mówiłem, nie pisz o te rajstopy. <laughs> Mówiłem, to... że to będzie przez Adam, a, ty, a ty o ty kimono, stary. Po coś ty o ty kimono pisał? A to z lewego kąta. Tam, wiesz. <laughs> ja też z lewego. Ale już się wydało, że to wy. Magda, bo lubisz takie właśnie ekstremalne sporty i tego typu życie. Czy lubisz na przykład motocykle? Lubię, ale... Yy... Żebyś miała świadomość, bo że ten gość jeździ zizku... Ja jakbyś chciała coś do motocykli kupić, no to tu masz najlepszą firmę. A to jest gość, okay, który dobra. jeździ skuterem generalnie. On nigdy chyba motocyklem nie jeździ Ten różowy na dole to jest jego? Tak, dokładnie. I tak, tak weślał. No <laughs> więc tak, lubisz motocykle. Przyjechałeś do nas wściekłym czerwonym autkiem. Tak. Wygrywasz, dostajesz kasę z KSW, masz bańkę na koncie, jaki skuter kupujesz? <laughs> <laughs> Jakie <laughs> auto sobie kupujesz? No nie kupiłabym niestety motoru, bo y, nie czuję się na tyle odpowiedzialna, bo ja podejrzewam, że y, pojeździłabym tydzień i już byśmy się musieli pożegnać. Więc wolę nie ryzykować. Bo ja wiem, jak z kolegą wesz weszłam na y, motocykl i razem jechaliśmy prawie 300 na godzinę. Mi się to oczywiście podobało, To ale... fajny kolega w ogóle, jak za pierwszym razem chodźcie, karniemy 300, Wiesz, co? I oczywiście przekonam cię do motocykla I oczywiście było to na niemieckiej autostradzie, na której to jest dozwolone. Oczywiście prędko. to nie było w Polsce. <laughs> nie. Nie, nigdy w życiu. Dobra Magda, jaki samochód za... masz, bańkę, jakie kupujesz auto? A maluch może być? Pewnie. Pewnie. Ach, no to biorę Zrobię sobie kabrioleta na i będę jeździć. A resztę se kupię chatę jakąś z basenem. A powiedz mi, wracając jeszcze do tematu, jak na przykład teraz twoi rodzice podchodzą do twojej kariery? Bo Tata na... zawsze yy, wiedział, yy, jak się, że się bije, jeździł ze mną na zawody. Jeszcze w życiu sportowym jest sędzią. Gdzieś go tam namówiłam, yy, zaczął się wkręcać. Nawet do tej pory sędziuje, po, pomimo to, że ja już yy, nie startuję w tego typu formule. Yy, Cieszy się chyba z każdych zawodów, zawsze gdzieś był dumny ze mnie, no, żeby nie było. Oboje rodzice są dumni. Ale jak teraz mówię o tacie, mama troszkę bardziej już emocjonalnie podchodzi do tego. Ogląda moje walki, jak już mówimy teraz o MMA, ale już ciężej przechodzi niż jak jeszcze w Rzucicu sportowym. No jednak w Rzucicu sportowym były uderzenia, ale nikt nie mógł z całej siły mnie uderzyć w twarz, bo zakaz było uderzenia w twarz. Tutaj już jednak troszkę dostaję po tej twarzy, no to już, no wiem, że nie do końca może się cieszy z mojego wyboru, ale no akceptują to. No wiedzą, że lubię to, no to gdzieś się wspierają. A na przykład babcia. Wiesz, babcie są trochę z innych czasów, troszeczkę bardziej wrażliwe na takie rzeczy, co na to babcia. Babcia woli nie komentować, woli wejść z spokoju. Mhm. Ona, z tego co wiem, po że ostatnich walkach rozpłakała się i wyszła z pokoju. A, Czyli babcia? Babcia bardzo emocjonalnie i no, nie podoba jej się to w ogóle, że się bije i czeka tylko. I modli się przy... co niedzielę, żebyś przystała tak, Czeka, kiedy przyjdę i powiem do dom w domu babciu. Już się nie będę biła. <laughs> Magda, jak powiedzmy Patryk Woń jest taki bogaty, dałby ci na przykład 5 milionów. Jak by wyglądało twoje życie? Jaki jest twój taki, taki target? Co, wiesz, że będziesz wtedy szczęśliwa. byś na przykład trenować, nie wiem, do Ameryki? Czy na przykład domek na wsi, byś sobie kukurydzę? O, na przykład. Tak, kupiłabym sobie jakąś działeczkę, domeczek, wybudowała, ale jakieś takie malutki, gdzieś w jakimś takim miejscu. Nie takiej typowej wsi, zabitej dechami, bo jednak od Jak dziecka. U nas? Nie ma źle jeszcze. No nie no, dobra, psy szczekają. No to nie, a nie ma źle. Trzymajmy się tej wersji. Yy, taki, ja jestem mieszczuchem, bo od dziecka wychowana jestem w mieście, więc nie wyobrażam sobie takiej typowej wsi. Ale jednak, taki obok zaraz miasta byłoby fajnie, gdzie jestem tylko ja i mój ogródek. Magda, pojawiałem się, załóżmy, że pojawiają się w Twoim życiu dziecko lub dzieci. Chciałabyś, żeby się biły? Trenowałaby się? Bardzo bym chciała. Chyba byłoby mi bardzo smutno, jakbym się dowiedziała, że moje dziecko jednak nie chce się bić. Jak byś się pokierowała? Od czego byś zaczęła? Albo zapisałabym na zapasy. Albo na judo, bo uważam, że to są dwie takie dyscypliny, które najbardziej ogólnorozwojowo podchodzą do dziecka. Bo i jakaś akrobatyka, rozciąganie, jakieś rzuty, dyscyplina. Myślę, że to są takie sporty, które są najlepsze pod tym kątem. Brazylijskie jiu jest super, ale nie wydaje mi się, że tam bardzo trenerzy skupiają się na tej yy, mobilności dziecka, na tym rozwoju właśnie. Tych takich gwiazd, przewrotów czy jakichś takich rzeczy, no bo no, nie, nie rzucają się te dzieci, więc tak naprawdę nie muszą umieć padać. A wydaje mi się, że podejście takie, żeby dziecko jednak troszeczkę liznało tej akrobatyki, to bardzo rozwija do rozwoju potem kolejnych jakichś etapów sportowych. Czy w ogóle chciałabyś mieć dzieci kiedyś? Chciałabym mieć dzieci kiedyś. A jedno czy więcej? Zawsze mówiłam, że nie chcę mieć jednego ze względu na to, że jestem jedynaczką i powiedziałam, że nigdy nie zrobię tego swojemu dziecku. Ale teraz podchodzę do tego troszeczkę inaczej. Kiedy po już... dzisiejszym dniu chciałabyś mieć bliźniaki i nazwać je Patryk i Kamil. Tak. Dobrze odgadłem? To chciałaś powiedzieć. To chciałam powiedzieć. Dokładnie o Patrycja tak. i Kamila. Ha, o. <laughs> Dokładnie tak miało być. Dlatego wracam do tego, że, że mam być jedno dziecko w dwóch na raz. Nie, bardziej... To jest dla mnie bardzo ciężka decyzja, bo dziecko wiąże się z tym, że muszę znowu gdzieś zastopować swoją karierę. A po ostatnich kontuzjach ten strach jest coraz większy, bo za dużo już tej przerwy miałam i chyba muszę się naprawdę doskonale psychicznie przygotować do tego i być pewna, że chcę mieć dziecko, żeby nie nie wiem czy było tak było, ale żeby jakaś Psychiczna trauma nie wpadła po tym, że ja nie mogę trenować i żeby dziecko nie cierpiało na tym. Dlatego dla mnie to będzie ciężka decyzja i nie wiem, czy będę w stanie mieć dwójkę dzieci. Rozumiem. Magda, jedno takie pytanie trochę teraz bardzo przyziemne. Na tym etapie kariery, w którym ty jesteś, jak ważni są sponsorzy? Sponsorzy to tak naprawdę podstawa w tym sporcie. Czy... Jeśli mówimy o nie, w sumie o każdym i o rodzicu i o MMA. Bo tak naprawdę, no ja pracuję jeszcze dodatkowo, więc mam te zarobki, ale startowe, czy wyjazdy na zawody, czy przygotowania, które towarzyszą w tym, fizoterapia, jakieś różne inne rzeczy, które potrzebuję do przygotowania w walce, no to to są praktycznie wszystkie, wszystko co zarabiam, to idzie tak naprawdę w mój sport. Więc yy, super jak są sponsorzy i masz możliwość jeszcze z tego dostać jakiś dodatek. Mam jeszcze jedno takie do ciebie pytanie. To jest takie dość chudne pytanie, jak to się mówi, ale wiadomo jak jest w sporcie, nie? Często tam jest też kasa, to tam to, siam, mm -hmm. to powiedzmy masz walkę jakąś bardzo ważną walkę, nie? Mm -hmm. I ktoś ci mówi dostajesz za nią milion, nie? Mm -hmm. Ale jak się podłożysz, dostaniesz cztery. Nie ma szans. Nie ma szans. Nie ma szans. Nie, pozwoliłoby nie, ma, ci nie mogłabyś z nie. tym spać, proszę. Nie, ja jak mam przegrać, to przegrać sprawiedliwie, bo tego dnia byłam gorsza, ale nie za pieniądze. Nie zgodziłabym się. Chyba, że nie byłabym sportowcem, to może bym pomyślała, bo to jest już inne myślenie. W sytuacji, kiedy jestem sportowcem, zawodnikiem, który chce się rozwijać, no to nie ma szans, żebym się zgodziła na podłożenie. Magda, bardzo fajnie nam się dzisiaj rozmawia. Niestety musimy już zmierzać ku końcowi. Mamy jakiś tam swój ograniczony czas. Zajebiście się było, jakbyś nam się podpisała na naszej ścianie na, gwiazd. Na, dobra. Aha, na, na ścianie. Złotym markerem. Jak wiadomo, jeden podpis kosztuje 2000, bo z tam jest Dubaju. prawdziwe złoto. Nieraz nie nie. jak nie mamy kasy, to do Lombardu podpisy tak składamy. <laughs> magicznie z kamery wyjmę. Aha. Magda, podpisuj się gdzie chcesz. Gdzie chcę. Hashtag, hmm. hashtag 8 i pisz. To jest Ares, jak coś. Masz to, Karol? Poczekaj, po po Który ten będzie no, no, numer Patryk? Znaczy, możesz tu, gdzieś przejść, możesz Numer 8, tak? Dziękujemy Ci bardzo. Proszę bardzo. Bardzo Ci dziękujemy, że w ogóle chciałaś do nas przyjść. Że uderzyłaś Patrykę. Dokładnie. to ja <noise> lekko. No i co, życzymy Ci powodzenia w kolejnych walkach. Będziemy to na pewno obserwować. I żółwik. Nie? Dzięki bardzo. Dzięki, Dzięki wielkie. Dzięki.